Irena Chałdecka będzie tutaj się wypowiadać. Irena Chałdecka. Warszawy, są bardzo przyjaźni. Jeśli na przykład raz byłam z siostrą i nie wiedziałyśmy, jak dojechać do następnego przystanku czy gdzieśkolwiek, to od razu zapytałyśmy pani na przykład na przystanku i od razu nam powiedziała, z siatki mi wypadły zakupy, milion osób się zebrało, pomogło pozbierać. Mam trójkę dzieci, jestem z Milicza i zawsze mówię dzieciom, że ogromny sentyment czuję do warszawiaków, bo właśnie dzięki nim przeżyłam. Czasy wojny mobilizują, a potem to już wiesz, okradną ciebie, oszukają ciebie. Czasy zmieniają ludzi. W 1939 roku byłam jeszcze dziewczynką 9-letnią, przebywałam u swojej siostry koło Kępna. Krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego, 1 września, że mała Irenka żyje. Się zaczynał trzeciego. Jestem pani, poślij mnie. Nauczę ich radować się. Zaszczytu na ten nie ma nie. O, panie, poślij, poślij mnie. I siostra mnie woła, i Irenka, mi mówią, że porzucił mój szwagier, powolny Bóg, bo ja zimnie nie ma, nie ma, nie. Przerażony mówi, przerażony. Zaczęła się wojna. Siostra zrobiła obiad, pamiętam mówi, na ten stół. Że było wszystko już i podane, przerażony, nikt już tego obiadu mówi, nie że było dwoje dzieci, jedno i miało było dwa lata, dwoje a drugie 2 miesiące. Dzieci. No i siostra mówi do mnie, Marta do Boska ubierz się i pójdziesz naprzód śpiewało, i weźmiesz taki że dzieci śmieci. Ulkę, tu jestem, panie, poślij mnie. Mnie. I wtedy się nauczę drogą polną, ich radować się, się w zaszczytu zakupy, nad tym nie ma nie. O, panie, poślij, poślij ja mnie. Przez pole widzę, że biegnie mój szwagier z chłopcem tym dolegnym. Czyli mówią, że do niego, powolny nie Bóg, bojaźni Bożej nie ma nie. Wciąż prześladują jego słów i mówią wiele rzeczy złych. Kto pójdzie ich ostrzegać dziś? Ojej, 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 ojej. Tu jestem, panie, poślij mnie. Nauczę ich radować się. Zaszczytu nad tym nie ma nie. O, 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 panie, poślij, poślij mnie. No ludzie to sobie kojarzą, tak wiesz, pod względem wieku i tuszy. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Wciąż prześladują jego słów. Taki akcencik, proszę państwa, tylko taki akcencik na te babilonki, na te święta. Abyście wiedzieli,
Warszawa dzisiaj całkiem inaczej wygląda, jest pełno złodziei, jest pełno oszustów i że odwracają uwagę od tego, jak te mafie reprywatyzacyjne, od tego co robią, że kradną, że oszukują, zwodzą, falsesonują i jak cyganka zamieszania narobią i że ich potem nie ma. A ten Tusk to gdzie jest? A no właśnie, Jan Maciej Witek jeszcze przed śmiercią, jak potem zmarł, to jeszcze wcześniej mówił, że Żydzi tam, gdzie się nie pojawią, doprowadzą wszystko do ruiny, do upadku i że potem ich nie ma. Że potem ich nie ma. Gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Tu kobieta opowiada, którą po prostu uratowano. Panowie wojskowi, zabierzcie ją do Warszawy. Wciąż prześladują jego słuch i mówią wiele rzeczy złych. Tu taki pył, och taki pył tutaj był. Tu jestem, panie, poślij mnie, nauczę ich radować się. Zaszczytu nad tym nie ma, nie, o panie, poślij mnie. A ta była tylko w sukience tej. A ta była tylko w sukience tej. Wciąż prześladują jego słuch i mówią wiele rzeczy złych. Nie ona mnie poprosiła, żebym ja z nią spała. Po prostu ona się bała też tam sama być. Ja tam u niej sypiałam. A mój brat w garażu tam na dole, któregoś dnia mówi do mnie, wiesz co, idziemy z powrotem do domu. Wziął mnie właśnie na ten rower. Karol Ciawoi, popieram Zbigniewa Ziobrę. Dziękuję za przyjęcie do grupy, pozdrawiam wszystkich milutko i cieplutko. Daj, 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 daj. Witaj, witaj, pozdrawiamy siebie wszystkich serdecznie. Kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. Skąd znamy to przysłowie? A czy wiesz? Gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra w bardzo wielu kanałach internetowych. Wejdź, Ela Knorr, youtube.com, kanał świąteczny, kanał internetowy, wiele dziesiątków tysięcy edukacyjnych filmów, bo w El Mercedes mamy już ponad 60 tysięcy filmów edukacyjnych, dlatego też Ela Knorr, youtube.com, wyręcza, pomaga jak Paderewski. Proszę Państwa, ja sama kiedyś jak byłam malutka, to tańczyłam w teatrze i Tamara Januszkowska dawała mi tańczyć w każdym tańcu prawie, ponieważ ja zostawałam, jak byłam już o 14 powiedzmy, czy o 16 w balecie, to zostawałam przy fortepianie, sala lustrzana, proszę Państwa, paprocie piękne, takie kwiaty wielkie. No i tańce, reżyserka Tamara Januszkowska. I w trakcie tańca, pozwól kochanie, ja idę i już tańczę. I nowy taniec, nowy układ choreograficzny.
Nowa reżyserka i potem szycie strojów i do teatru Aleksandra Węgierki, do teatru dramatycznego w Anglo-Ameryce Białystok. No tam teraz pobudowali dużo innych teatrów i większych, ale teatr Aleksandra Węgierki wspaniały, jakie tam przekazy, jakie tam pokazy teatrów litewskich. No, cuda nie widy. Ja już tam przez krótki okres czasu zdążyłam potem jeszcze później obejrzeć, jeszcze wracając wielokrotnie do Anglo-Ameryki Białystok, goszcząc w cerkwi prawosławnej kopulastej u Baciuszki, u biskupa Jakuba diecezy białostocko-gdańskiej. No, wspaniale, ten czas jakoś tak wykorzystałam w Anglo-Ameryce Białystok, że no, bardzo się cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń. Zapraszam Państwa serdecznie do internetu, choćby do kanału Felicja Boska, youtube.com. Nasza kochana Bożuszkowska, Sękowska, Felicja, książki jeszcze pisze, ale daleko nie jeździ, tylko do kolumny Zygmunta z Urle, from Urle and again back home. Także proszę Państwa, dużo ciekawych rzeczy. Felicja Bożyszkowska, Sękowska, Boska. Tutaj w Domu Literatury miała bardzo wiele spotkań. Nawet tam jest jeszcze jedna płyta CD, która już niedługo to nie będzie, gdzie ją tutaj uruchomić. No, także proszę Państwa, wstawić, włożyć. Nie będzie jak. Tak samo jak te stare lenty, te stare taśmy. No, jeszcze Zelewski to ma te stare wideo, bo to Zelewski to jak Mareczek, który gromadzi starocia, chociaż wiesz, Zelewski ma magazyn z domu, a Mareczek to ma 5 schowków jeszcze, 5 magazynów obok domu. Są to ludzie już nienormalni, bo tutaj mówią o warszawiakach, że warszawiacy wspaniali. W czasie wojny, jak przyparci zostali do muru, jak im groziło niebezpieczeństwo śmiertelne, to oni pomagali. Ale tak ludzie normalnie nie pomagają, a jeszcze ciebie okradną. Tu w Warszawie bardzo dużo jest złodziei, tu w Warszawie bardzo dużo jest chamstwa i to wcale nieprzyjezdnego, tylko takiego, które tu od dawna mieszka i wie co, gdzie i kiedy, jak kogo okraść. I to więc taka, szanowni Państwo, złodziejka wejdzie nawet na parafii świętej Faustyny, ulica Żytnia i obserwuje dookoła chytrym wzrokiem, że tu mówią ruda małpa. No ale to ta Amerykanka, wiesz, na Facebooku. Nie trzeba do Ameryki, tu w Polsce pełno rudych małp. I z torebką idzie i patrzy, a ten złodziej, a ta złodziejka, a ten złodziej, a ta złodziejka. Czyli na zasadzie przygadał kocioł garnkowi, gdy to ona sama jest tą złodziejką. No i co ty na to? Jak tam kłamią ci, którzy tam na te, wiesz, bo wolontariusze to są wolontariusze. Jak coś podpadniesz, to won. A ci, którzy tylko nażreć się, nachlać się, do tych wolontariuszy przychodzą, no to kłamią, kradną, oszukują, obgadują się. Kumoterstwo, też takie samo kumoterstwo jak w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Taka Warszawa. Kumoterstwo, jak w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 56, tutaj na Mazowszu nad Wisłą. Taka Warszawa, proszę Państwa. Tutaj w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie, proszę Państwa, zwolniono połowę z tych ochroniarzy, byłych komuchów, co mieli po 8, po 10 tysięcy emerytury, to przecież muszą sobie dorobić, ale to kumoterstwo i to takie, wiesz, stare, wspaniałe. Pozostało i trzeba jeszcze przetrzebić. Dyrektorka nie wie, by się wystraszyła, że ktoś poda do prokuratury, że tu pod biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego pobito chłopczyka niepełnosprawnego, czy kradną, czy no różne rzeczy tam mają miejsce, pomimo że są szarytki, pomimo że tam papież mieszkał po sąsiedzku u szarytek wtedy, kiedy w roku 1999 podczas 7 swej pielgrzymki do kraju, tu do Polski, a po prostu założył, czyli wyświęcił BUW, czyli Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj mając 85 lat, warszawiaków bardzo noszę w swoim sercu. Właśnie dzięki nim przeżyłam, bo to byli naprawdę dobrzy ludzie.
byli, każdemu jest żyli, potrzebny drugi byli człowiek, i umarli, który potrafi żyli, miłe byli słowo, i umarli, który potrafi doradzić, żyli, byli i umarli, się żyli, byli i umarli. Reklama, reklama to wam. A ja